Witam Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym, który inauguruje warsztaty dotyczące bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd prowadzonej przez PKP, Polskie Linie Kolejowe SA. Warsztaty są skierowane do instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy. Są z nami dzisiaj pan Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP Polskie Linie Kolejowe oraz pan Marcin Kruszyński, ekspert kampanii Bezpieczny Przejazd PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Szanowni Państwo, jednym z priorytetów Polskich Linii Kolejowych jest podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych. W tym celu budujemy skrzyżowania bezkolizyjne, szkolimy naszych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa na przejazdach, montujemy dodatkowe zabezpieczenia na przejazdach kolejowo-drogowych po to, aby podnieść ten poziom bezpieczeństwa. Z kolei od 2005 roku prowadzimy kampanię społeczną Bezpieczny Przejazd. W jej ramach organizujemy takie warsztaty jak te dzisiejsze, akcje edukacyjne w szkołach, a także akcje prewencyjne na przejazdach kolejowo-drogowych. O idei dzisiejszych warsztatów opowie nam pan dyrektor Włodzimierz Kiełczyński. Proszę Państwa, dzisiaj spotkamy się na 51. warsztacie skierowanym do instruktorów nauki jazdy. Ideą tego warsztatu jest taki cel, który nam przyświeca w ramach kampanii Bezpieczny Przejazd. Lepiej przygotowany instruktor to lepiej przygotowany przyszły kierowca na drodze. Dzisiaj będziemy rozmawiali z instruktorami jazdy, jakie błędy najczęściej popełniają kierowcy, dlaczego dochodzi do wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych, co zrobić, kiedy niefortunnie nasz samochód zostanie na przykład zamknięty pomiędzy rogatkami, bo zgasł silnik w tym samochodzie, jak ratować swoje życie. Będziemy mówili o czynniku społecznym, o czynniku związanym z psychologią w transporcie, o tym, jak mamy skorzystać z żółtej naklejki. Dzisiaj instruktorzy nauki jazdy otrzymają również materiały, które mogli wykorzystywać szeroko w procesie dydaktycznym szkolenia i przygotowywania do egzaminu przyszłych kierowców, aby przyszły kierowca wiedział, że co oznacza znak B20 stop, czy światło czerwone migające przed przejazdem kolejowo-drogowym. Szanowni Państwo, takim prostym i skutecznym narzędziem, które podnosi poziom bezpieczeństwa na przejazdach, jest żółta naklejka PLK. Jej znaczenie wyjaśni nam pan Marcin Kruszyński. Szanowni Państwo, 1 czerwca 2018 roku PKP Polskie Linie Kolejowe udostępniły wszystkim uczestnikom ruchu drogowego żółtą naklejkę. Naklejka jest umieszczona na wszystkich przejazdach zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i służy jako taka ostatnia deska ratunku. W przypadku, kiedy zgaśnie nam samochód czy ulegnie awarii na przejeździe kolejowo-drogowym, należy zadzwonić na numer 112, po czym odszukać na przejeździe żółtą naklejkę, podać numer identyfikacyjny, numer przejazdu, jest to jedyny niepowtarzalny, przypisany tylko do jednego przejazdu kolejowo-drogowego numer. Operator 112 dzięki temu numerowi będzie mógł bardzo szybko i precyzyjnie ustalić nasze położenie, po czym skontaktować się z naszymi służbami odpowiedzialnymi za prowadzenie ruchu kolejowego, poprosić o wstrzymanie ruchu na tej linii w obrębie danego przejazdu. Również jeśli będzie taka potrzeba, operator 112 może zadysponować w dane miejsce służby ratunkowe. Na żółtej naklejce oprócz tych dwóch numerów, czyli numeru skrzyżowania, indywidualnego i niepowtarzalnego numeru skrzyżowania drogi z linią kolejową i numeru 112, znajdują się jeszcze dwa numery opisane w razie awarii, z których korzystamy wtedy, kiedy jesteśmy świadkami jakiejś usterki na przejeździe, uszkodzenia urządzeń czy nieprawidłowego oznakowania. Żółta naklejka na przejazdach wyposażonych w rogatki znajduje się na obudowie napędu rogatkowego, czyli tej skrzynki, do której jest przymocowana rogatka, i znajduje się zawsze od strony torów, a na tych przejazdach, gdzie nie ma rogatek, znajduje się na odwrocie Krzyża Świętego Andrzeja. Przez te 4 lata od początku, kiedy uruchomiliśmy żółtą naklejkę, do końca maja tego roku, z żółtej naklejki skorzystano prawie 21 tysięcy razy. W ponad 1400 przypadkach maszynista dostał polecenie ostrożnej jazdy i zmniejszenie prędkości pociągu do prędkości nie większej niż 20 km na godzinę, przejeżdżając czy zbliżając się do danego przejazdu, a ponad 600 razy
wstrzymaliśmy ruch kolejowy w ogóle w obrębie danego przejazdu po to, aby uniknąć nieszczęśliwego zdarzenia. Szanowni Państwo, niezmiennie odwołujemy się także do głosu rozsądku ambasadorów bezpieczeństwa. To głos osób nam bliskich, głos osób, które ufamy, których apele o to, aby przestrzegać przepisów ruchu drogowego na skrzyżowaniach dróg z torami, sprawią, że bezpiecznie przejedziemy przez tory, bezpiecznie wrócimy do domu. Oczywiście ambasadorem bezpieczeństwa może zostać każdy z nas. Zapraszamy na naszą stronę www.bezpieczny-przejazd.pl. Znajdziemy tam także materiały edukacyjne, filmy instruktażowe, materiały dla dzieci oraz przykłady najbardziej niebezpiecznych zdarzeń z przejazdów kolejowo-drogowych. Właśnie po to, aby przypomnieć te podstawowe zasady, które muszą przyświecać każdemu kierowcy, każdemu użytkownikowi ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych. Często dojeżdżamy do wypadków na przejazdach kolejowych jako pierwsi. Zawsze tam jest bardzo duża dysproporcja między tym środkiem, który porusza się po torach, czyli szynobusem, z całym składem pociągu, a samochodem osobowym, dostawczym czy nawet ciężarowym. Tutaj użytkownicy dróg są zawsze na przegranej pozycji i dlatego tak ważne jest, żeby przekraczali tą drogę, którą porusza się pociąg w sposób bezpieczny.